Państwa, najładniejsza 5-złotówka 1824 roku, jaką widzieliśmy kiedykolwiek w handlu. Zobaczmy zdjęcie pod światło. W pełni naturalna, żadnej konserwacji, znakomicie zachowane suche pieczęcie i ogólnie naturalna faktura papieru. Banknot obiegowy, obiegowy w nieznacznym stopniu złożenia. Linie złamań lekko przetarte na grzbietach, ale bez starć papieru. Znakomita kondycja jak na ten typ. Proszę Państwa, to jest banknot, który już w Stanach jakichkolwiek z ubytkami jest banknotem atrakcyjnym kolekcjonersko, a w takim stanie jest to naprawdę rarytas najwyższej klasy. Prawo serii, znakomite królestwo. Jest anonsowane również na innej aukcji, która odbędzie się w lutym, na aukcji Mateusza Wójcickiego. I u nas również znakomite królestwo będzie, a taka piątka też nie będzie u nas samotną licytacją. Wspaniała pozycja, proszę Państwa. I tej jakości banknot nie pojawił się na rynku, odkąd pamiętam, odkąd zajmuję się handlem banknotami, czyli od około 18 lat. Więc proszę się nie przerażać, że powiedzmy będzie miał towarzystwo, że będą dwa czy trzy oferowane w tym samym czasie, bo takie momenty w kolekcjonerstwie trzeba wykorzystać do zakupu wyjątkowych rzeczy, bo później tak naprawdę żałuje się niewykorzystanych okazji. Cudowna pozycja do najbardziej zaawansowanych zbiorów na aukcji w lutym. Zapraszamy.